Królowie lasów, piękne, majestatyczne, czasem ogromne, niebanalnie ubarwione i cenione przez najbardziej wyrafinowane kuchnie światowe. W większości smaczne i jadalne, ale czasem też i trujące. Ile znasz borowików? Jak je zbierasz? Poznajmy aż 10 różnych gatunków borowików, które spotkasz w polskich lasach, a których być może jeszcze nie znasz. Zacznijmy od tych niebezpiecznych. Krwistoborowik szatański. Borowik szatański, od roku przemianowany przez mykologów na krwistoborowika, znany jest grzybiarzom jako szatan. Jak niewątpliwie widać po krwistym odcieniu tego grzyba, autorytety grzybiarskie z jednej strony utrudniają nam nazwy, ale z drugiej dają nam skojarzenia i łatwe rozpoznawanie. A jest to istotne, bo krwistoborowik szatański to grzyb trujący, powodujący ciężkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Na szczęście, mimo fajnego borowikowatego kształtu, chyba trudno go kolorystycznie pomylić z większością rurkowatych grzybów jadalnych. Szatan ma kapelusz białawy lub srebrno-szary, ale przede wszystkim krwisto-czerwony trzon i odcień ten, uwaga, dotyczy też, jak widać, rurek na spodzie kapelusza. Sinieje po przekrojeniu. Grzyb niezwykle rzadki, a w zasadzie w Polsce krytycznie zagrożony wyginięciem. Gorzkoborowik żółtopory. Kolejny trujący grzyb, choć nie tak toksyczny i pewnie niektórzy będą się spierać, że tylko niejadalny, ale może spowodować poważne zatrucia układu pokarmowego na 2 dni, więc ja dziękuję, przejdę obok. Celowo go tu wrzuciłem, bo bardzo podobny do poprzednika, a w Polsce, zwłaszcza na południu, łatwiej się na niego natknąć. Czerwony trzon, kapelusz generalnie jasny w odcieniu beżowym, jasnobrązowym lub szaro-oliwkowym, ale uwaga, w odróżnieniu od krwistoborowika szatańskiego, na spodzie kapelusza rurki nie czerwonawe, tylko żółte, czyli bardziej typowe dla grzybów jadalnych. Ta rurkowa gąbka bardzo szybko sinieje po odgnieceniach. Łatwy do pomylenia z borowikiem ponurym i ceglastoporym, choć one nie mają gorzkiego posmaku. Goryczak żółciowy. Goryczak nie jest grzybem trującym, ale niejadalnym. I nawet mały kawałek tego grzyba doda niechcianej goryczy do naszej potrawy. Mylnie zwany jest też szatanem, chyba raczej ze względu na swoje niezawinione podszywanie się pod prawdziwka czy koźlarza, z którymi zwłaszcza młode goryczaki są często mylone. Oprócz goryczy, goryczaka odróżnimy po białym i z wiekiem różowawym spodzie kapelusza i często wypukłymi do dołu rurkami. Podejrzana może być też miejscówka, gdyż grzyb ten rośnie tylko w borach iglastych lub w pobliżu drzew iglastych. No dobra, to była mniej lub bardziej szatańska trójka, którą widzicie razem na ekranie do wygodniejszego porównania. Bardzo proszę o polubienie i subskrypcję, by wspierać moją motywację do robienia tych filmów. A po szatańskiej trójce teraz już przyszedł czas na borowikowy raj, czyli jadalne, pyszne i piękne gatunki borowików. Borowik szlachetny. Chyba najbardziej znany, ceniony i poszukiwany grzyb w polskich lasach. Trzon gruby, jasny, pokryty białą siateczką, czyli białą pajęczynowatą teksturą. Kapelusz od odcienia jasnego u małych przysłoniętych ściółką prawdziwków do ciemnobrązowego u starszych grzybów. Najczęściej niejednorodny kolorystycznie, jaśniejący nieco w kierunku samych brzegów kapelusza. Kapelusz nie jest też gładki, ale często z lekkimi brustkami lub zmarszczkami, co paradoksalnie dodaje prawdziwkowi jeszcze większej wyjątkowości i szlachetności, gdyż w ten sposób dwa identyczne okazy po prostu nie istnieją. Borowik szlachetny po przekrojeniu nie zmienia odcienia, co go odróżnia zarówno od podgrzybka brunatnego, jak i od niektórych borowików, takich jak ponurego czy trującego szatańskiego. Spotkamy prawdziwka we wszystkich lasach, ale generalnie preferuje bory świerkowe. Rekordowy prawdziwek znaleziony w Polsce ważył prawie 7,5 kg. A teraz czas na borowiki, które część z nas być może traktuje jako inne odcienie prawdziwka, a część jako wątpliwe grzyby, lub nawet podejrzane i trujące, i zostawia w lesie. Poznajmy pyszne i równie wspaniałe kuzynostwo prawdziwka. Borowik usiatkowany. Jak widać, może do złudzenia przypominać prawdziwka, ale od niedawna klasyfikowany jest jako oddzielny gatunek grzyba. Czym zatem się różni borowik usiatkowany od borowika szlachetnego? Jak wspomniałem, mykolodzy starają się ostatnio nazywać wszelkie nowe gatunki i podgatunki dosyć sugestywnie. Borowik usiatkowany ma zatem na trzonie bardziej wyrazistą siateczkę. Ale chyba lepszym odróżnikiem jest bardziej matowy, niemal zamszowy i dużo jaśniejszy odcień kapelusza.
I choć młode prawdziwki okryte ściółką też bywają bardzo jasne, to borowik usiatkowany często pozostaje jaśniejszy do postaci dojrzałej i generalnie sprawia wrażenie grzyba mniej kontrastowego i bardziej jednolicie beżowego. Pojawia się w lasach też wcześniej od prawdziwka, bo czasem już w maju. Znajdziemy go raczej tylko w lasach liściastych, w tym parkach i prześwitach, zwłaszcza pod dębami i bukami. Złotoborowik wysmukły. Tak zwany borowik amerykański to grzyb, o którym mamy bardzo duży szum medialny obecnie, a to oczywiście dlatego, że jest to zupełna nowość w polskich lasach. Gatunek, który na europejski kontynent, a szczególnie w naszą część Europy, został przywieziony pod koniec XX wieku, rozpowszechnił się w Polsce w ciągu zaledwie ostatnich kilku lat. Zwłaszcza na Pomorzu, ale to chyba tylko kwestia czasu i z roku na rok będzie go coraz więcej na południu, bo tam go przeniesiemy. Dajcie znać w komentarzach, gdzie wy go spotkaliście. Czy ta amerykańska inwazja dobrze nam zrobi? Czy nie wyprze polskich grzybów, tak jak szara wiewiórka przyczynia się do zagłady rudej wiewiórki w Europie? Na razie nic na to nie wskazuje, ale mykolodzy są czujni. Co więcej, złotoborowik wysmukły w Polsce nie znalazł sobie jeszcze chyba zbyt wielu pasożytów, więc okazy tego borowika są często zdrowe i niezarobaczone, a więc atrakcyjny kąsek dla nas grzybiarzy. Tym bardziej, że jest to grzyb bardzo smaczny. Jak wygląda borowik amerykański? Jak widać, warto używać aktualnych, poprawnych nazw, bo one nam dużo sugerują. Złotoborowik wysmukły to zgodnie z nazwą wyjątkowo wśród borowików szczupły i podłużny gatunek, zatem z postury i trzonu raczej przypominający koźlarza. Jednak z bliska trzon silnie bruzdowany z żłobioną teksturą. Powierzchnia kapelusza sucha, matowa, z charakterystyczną falbanką na krawędzi. U młodych owocników kolor kapelusza ciemnobrązowy do cynamonowego. Kolor rurek pod kapeluszem jaskrawo-żółty do zielonkawego, co się rzuca w oczy, bo ta gąbka, czyli hymenofor, często wystaje wypukle w dół spod kapelusza. A to się raczej zdarza u koźlarzy, a bardzo rzadko u większości borowików. Masłoborowik żółto-brązowy. To pierwszy z dwóch masłoborowików, które tu zobaczymy. I nazwa żółto-brązowy chyba dosłownie oddaje kolorystykę tego grzyba. Po prostu żółty trzon i brązowy kapelusz. Borowik ten należy do nowo powstałego rodzaju masłoborowików, podobnie jak masłoborowik górski i królewski. Oczywiście te grzyby łączy maślany, żółtawy odcień miąższu, zarówno w trzonie, jak i w kapeluszu. Co widać wyraźnie po suszy, bo żółć ta pokazuje się na popękanych kapeluszach. Bardzo nieznacznie sinieje po uszkodzeniu. Występuje zarówno w lasach liściastych, buki, dęby, czasami w iglastych, na glebach wapiennych. Grzyb bardzo dobry w smaku, niestety dość rzadki. Masłoborowik królewski. To jak widać gatunek blisko spokrewniony i z tej samej rodziny co poprzednik. Niewątpliwie rzucają się w oczy cechy wspólne masłoborowików, czyli maślano-żółty odcień miąższu. No ale jak widać, ten rzadki borowik królewski ma zdecydowanie inny wpadający w róż lub nawet buraczkowy odcień kapelusza. Takie jaskrawe kolory pewnie u większości grzybiarzy wywołują podejrzliwość. I może dobrze, bo chociaż to bardzo dobry grzyb, to jednak jest to gatunek zagrożony i wymierający nie tylko w Polsce, ale i Europie. No a teraz czas na borowiki, które są jednak bardziej pospolite w naszych lasach. Krasnoborowik ceglastopory. Zacznijmy od tego, że choć jest to grzyb ceniony i jadalny, to jednak tylko po obróbce termicznej. Ja osobiście żadnych grzybów nie jem na surowo, no ale skoro w atlasach takie ostrzeżenia istnieją, to pewnie są wśród nas smakosze surowego runa leśnego. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. W każdym razie krasnoborowika radzimy przegotować lub przesmażyć. Kolor kapelusza kasztanowo-brązowy, podobny do podgrzybka lub ciemnego prawdziwka. Ale już kolorystyka trzonu krasnoborowika ceglastoporego, a zwłaszcza hymenoforu, zdecydowanie jak w nazwie, czerwono-ceglasta. Podobny zatem jest do borowika ponurego, ale jak pewnie pamiętacie sprzed kilku minut, także do trującego krwisto borowika szatańskiego. Co więcej, również sinieje. Ale krasnoborowik, oprócz jak widać ciemniejszego kapelusza, wyróżnia się ewidentnym brakiem siateczki na trzonie. Ma raczej tylko takie cętki rozstępowe, postępujące wraz z wzrostem trzonu,
a nie teksturę siateczki, tak jak u trującego krwistoborowika szatańskiego. Krasnoborowik ceglastopory pospolicie występuje w różnych lasach, jednak preferuje lasy iglaste. Borowik sosnowy. Chyba najpiękniejszy ze wszystkich borowików. Charakterystyczny bordowy lub kasztanowaty kolor kapelusza nadaje borowikowi sosnowemu niezwykle szlachetnego wyglądu. Zresztą w zasadzie, jak widać, poza intensywnym i bardziej jednolitym kolorem kapelusza, dzielą z prawdziwkiem wiele cech wspólnych. Matowa lub woskowa, a także oryginalnie pomarszczona lub bruskowata tekstura powierzchni kapelusza, podobnie jak u borowika szlachetnego, dodaje każdemu osobnikowi wyjątkowości. Trzon też równie dostojny i podobny, aczkolwiek częściej o barwie bardziej ciemnobrązowej. Poza tym borowika sosnowego, jak nazwa wskazuje, wyróżnia miejsce najczęstszego występowania i są to przeważnie bory sosnowe, choć występuje też pod bukami. I to już od maja. Poza borowikiem szlachetnym można go pomylić z borowikiem, którym za chwilę zamkniemy naszą plejadę borowików. Zaraz, było już 10 borowików, zapędziłem się trochę, ale myślę, że wybaczycie nieścisłość z tak wyglądającym, bonusowym 11 okazem. Borowik ciemnobrązowy. I oto on, borowik o niezwykle ciemnym kapeluszu. Może nawet zasługuje na silniejszą nazwę, na przykład borowik czarny, tak jak zwą go Włosi, Porcini Nero. I we Włoszech właśnie jest szczególnie ceniony i bardziej pospolity, bo u nas niestety to bardzo rzadki okaz. Ale pamiętajmy, że gatunki grzybów zmieniają się wraz z ich środowiskiem. W zależności od tego, czy las jest stary, czy młody oraz jaka jest temperatura. Być może wraz z cieplejszym klimatem, także i ten ciepłolubny borowik ciemnobrązowy pokaże nam więcej swoich owocników także w Polsce. Rośnie w lasach liściastych, pod dębami, bukami oraz kasztanami jadalnymi. Można go pomylić chyba tylko z bardzo ciemnymi okazami borowika usiatkowanego, ze względu na występowanie w towarzystwie podobnych gatunków drzew. Poza tym, mimo niewielkich mikroskopowych różnic z prawdziwkiem, jest to zdecydowanie wyjątkowo prezentujący się grzyb. A oto jeszcze raz porównanie ostatniej dziesiątki zaprezentowanych borowików. Bo na pewno grzyby z tej samej rodziny najłatwiej odróżnić, gdy ma się bezpośrednie porównanie obok. A ja już życzę Wam serdecznie różnorodności runa leśnego na grzybobraniu, tak by nasze chodzenie po lasach było zawsze nie tylko relaksujące, ale i ciekawe i zaskakujące. Nie zapomnijcie polubić i subskrybować. I do zobaczenia w następnym filmie.